Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Detroit. Pierwsze premierowe odcinki bardzo się wam spodobały i bardzo mnie to cieszy, dlatego lecimy dalej z serią. Wasz odzew na pomysł drugiej serii był bardzo pozytywny, tak więc pozostaje przejść grę i zobaczyć, jak duży jest potencjał na pokazanie jakichś drastycznie innych wyborów, ponieważ no, do tej pory jakby nie było wiele opcji, które by specjalnie potorowały naszą rozgrywkę w całkiem inną stronę. Jednocześnie przypominam, zostawcie lajka, jeżeli jesteście fanami serii. Jedna ciekawa rzecz, o której mi w sumie Lifik przypomniał, zawsze zapominam o tym mówić. Jeżeli chcecie na pewno otrzymywać wszystkie powiadomienia, bo ostatnimi czasy potrafią być z tymi problemy, to pierdolnijcie w ten dzwoneczek obok znaczka subskrybuj. Tylko uwaga, od jakiegoś czasu YouTube ma nową opcję, że nawet jak się kliknie ten pieprzony dzwonek, to nie dostaje się wszystkich powiadomień, tylko trzeba tam potem zaznaczyć, że chce się widzieć wszystkie, a nie tylko od czasu do czasu. Pieprzony YouTube. Kontynuujemy, zaczynam z tej sceny, bo nie chcę, żebyście stracili cokolwiek. Nie dziękuję. Chcę grać, bez aktualizacji, bo nie chcę nic stracić teraz. Jimmy's Bar. Kim tutaj teraz będzie? Wracamy do Conora! Naszego niemartwego w tej chwili przyjaciela. W sumie kuszące jest, żeby na przykład za drugim przejściem tak go actually doprowadzić do jego śmierci. Zobaczyć, jak to się skończy. Ej, halo, kolego, ale nie można androidom wchodzić. To niekoniecznie doprowadzi do dobrych rzeczy. Odszukaj porucznika Andersona. Dobra, okej, czyli mamy powód, żeby tutaj być. Skanuj R2. Zeskanuj twarze. Dobrze, interesujące. O, cieszę się, że Conor żyje, bo mamy dużo możliwości teraz. Gromadzenie danych, brak zgodności, administrator. Ty to może dowiemy się czegoś ciekawego tutaj o bohaterach. Tutaj mamy pana barmana, dredziarza Boba Marleya odrodzonego, właściciel własnej firmy, brak kartoteki. Poskanujmy w takim razie. O, ten już chyba chce nas pocisnąć. Czy to będzie on? Brak zgodności, strażnik. Co mi masz do powiedzenia, panie frajerze? Cholera, myślałem, że androidów tu nie wpuszczają. No może nie wpuszczają, ale jakby jesteś zbyt frajerski, żeby cokolwiek z tym zrobić. Dobra, na szczęście, będąc androidem, mamy praktycznie wbudowaną kamerę trzyosobową, więc możemy się rozglądać wcześniej. Kartoteka, jazda pod wpływem alkoholu. No dobra, okej, to no, idiotyczna rzecz, którą można zrobić, ale no, nie będę go tutaj teraz, kurde, atakował za to. Przeskanujmy jeszcze więcej. Podoba mi się, tak? Po prostu sobie czytać. Johna Graham, bezrobotny. Mamy tutaj jeszcze tego pana frajera. Tylko kim on dokładnie jest? O, ty. Ty, kolego! Wait. Ja bym chciał tego jebańca zeskanować. No, już myślałem, że będzie wychodził i to taka jedyna okazja, żeby go zeskanować. Przemoc domowa, dostawca aktualnie bezrobotny. Dobra, widzę, że tutaj sama śmietanka społeczeństwa się buja w tym barze. Ten ma strasznie zakrytą twarz, ale damy radę chyba. O, mamy go! Porucznik policji, ty, dobra. Nie spodziewałem się, że to akurat on będzie, ha. No, a wy panowie, co tam? Może znajdę coś interesującego. Dobra zasada. Jak to handlarz, kurwa, narko... Aha, że kartoteka, obecnie bezrobotny, ale generalnie to księgowy, no dobra. Już się bałem, kurde. Bałem się, że będę musiał tutaj jakieś akcje robić, ale dokończając wypowiedź, dobrze zebrać wszystkie absolutnie dane. Kto wie, czy przeskanowany tutaj któryś z kolegów się nam niedługo nie przyda, plus lubię ten interfejs i lubię w ogóle robienie tego wszystkiego. Docker. Kim jest Docker? Nie jestem pewien, ale zobaczmy sobie toaletę, chociażby po to, żeby obejrzeć tą piękną animację. Można nawet do toalety dla kobiet pójść. Jak tam? Wyglądamy dobrze? Włosy uczesane? Ubranie wyprasowane? Androidy mają ten plus, że mogą jeść, co im się podoba, nigdy nie będą grubi. Wait, nie, androidy w ogóle nie jedzą. Ha. 31% stopa bezrobocia. No to jest beznadziejna sytuacja. I to wszędzie jest wypisane, goddammit. Dobra, nie mogę tam wejść. A może do kobiecej dam radę wejść? Nie mogę. Dobra, chyba skończyły mi się opcje rzeczy do roboty. Wyskanowałem wszystkich w tym barze. Więc chodźmy się przedstawić panu porucznikowi, chociaż jakby nie wygląda najlepiej. Poruczniku Anderson, jestem Conor. Android przesłany przez CyberLife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w piątym barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo z udziałem androida CyberLife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model.
Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. No nie jest chyba fanem. Poruczni, powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam obu. Ciekawe jestem, czy Connor ma prawo go na przykład zmusić do działania, jeżeli ten nie będzie sam chciał. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem ja się tu. Czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywalę tak, że cię fabryka nie pozna. Ohoho, nowa generacja. Poczekaj, kup mu kolejnego Dobra. Przepraszam, poruczniku. Nie chciałem przeszkadzać. Jak na razie... Ja czekam na zewnątrz. Bez pośpiechu. Jak na razie w głowie kreuje mi się taka wizja... Morderstwo mówisz? Nie będę przeszkadzał. Jak na razie w głowie mi się kreuje taka wizja bycia takimi... ludźmi, do których dzwonią w telefony. Kontynuując wywód, chciałbym na razie, bo mi się w głowie taki obraz buduje, tego na razie przejścia. Zobaczymy jeszcze, jak mnie te wszystkie decyzje i wydarzenia zmienią, ale nie być takimi wrednymi androidami. Sterować rozmowami tak, żeby być po prostu miłym i pokazywać, że wcale androidy nie są takie złe. Na razie. Ale okej, widzę, że Connor wchodzi do akcji. Kolejna poważna sprawa. Ten detektyw mi trochę przypomina tego... partnera Gordona z serialu Gotham, jeżeli oglądacie. Siedź tutaj, ogarnę. Zgodnie z wytycznymi mam panu towarzyszyć, poruczniku. Słuchaj, jebią mnie te całe twoje wytyczne. Mówię, że masz czekać, więc zamknij pizdencję i grzecznie czekaj. Ty, czy... Sprzeczne rozkazy, ustalanie priorytetów. Ha, czy to... Idź za porucznikiem Andersonem. Aha, czyli no jakby... On ma wyjebane na moje kurde zalecenia, a ja mam wyjebane na to, co on mówi. Co my tutaj mamy? Idź za porucznikiem Andersonem. Dobra, nie będziemy tu badać na razie dookoła wszystkiego. No siema ludzie, siema, dzień dobry. Tutaj super android śledczo-badawczy. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną! Ha! Garym! Proszę bardzo. Powiedz mi, czy ty kurwa jesteś głuchy? Pana rozkaz był sprzeczny z moimi instrukcjami. Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączesz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. No, sprawiłeś sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. Zadzwonił do nas właściciel. Lokator parę miesięcy... Ciekawe jestem, czy tutaj jakby nie ma interesujących rzeczy w tej chwili dookoła, ale raczej dojdziemy na miejsce zbrodni najpierw. Z czynszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł zwłoki. Jestem trochę ograniczony w moim poruszaniu się. O Chryste, panie, jaki sztynk. Było gorzej, dopóki nie przewietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był... bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu, rzadko kiedy go widywali. O, do takiego czegoś. Bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. O Jezus Maria. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. O Jezus. Są ślady włamania? Nie. Właściciel mówił, że drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego androidzie? O nie. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. A, muszę się trochę przewietrzyć. No to już chyba wiemy, kto jest podejrzany. Będę na zewnątrz, jakby coś. No to już chyba wiemy, kto jest podejrzanym. Szczególnie ten tekst. I am alive, czyli jestem żywy, goddammit. No dobra, poprzeglądajmy sobie dowody w takim razie. Myślę, że wszystkie te, które są tu zaznaczone, zbadajmy. Te są idealne. Zbyt staranne. To jest chyba znowu ten narkotyk, Bordo. Człowiek tak nie pisze. Okej. Okay. Dobra, ofiara brała narkotyki. Faktycznie, no ten napis jest tutaj zajebiście podejrzany, szczerze mówiąc. Idealnie po prostu jak czcionka. Czy to napisano krwią Denata? Tak mi się wydaje. Pobieramy próbki do analizy. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Najpierw może tożsamość? Nie żyje. Ortiz Carlos.
Wzrost 130 kilo. Błędy w tłumaczeniu, uparcie znalazłem. Wzrost, ha, szacowana godzina zgonu, no 23, ale kiedy? Co tam na ustach? Narkotyki? Tak, bordo. A jak od koloru bordowego zapewne tego narkotyku, muszę sobie to zapamiętać, w sumie przydatne to może być. Coś go tu pochlastało, czy to wygląda jak paznokcie? Nie, to ciosy nożem, nawbijane. Zgon ponad 19 dni temu, no i po cholerę koroner, ja już wszystko wiem. I bezrobocie wzrosło o kolejny procent, 28 rankutych, no ktoś go musiał naprawdę nienawidzić, a tutaj co? Reszki bordo? Nie. Okej, okay. Kartoteka, kradzież i brutalna napaść. No to zróbmy rekonstrukcję, co takiego nam to pokaże. Cofnijmy się w czasie do pewnie momentu dźgania i co tam na ziemi leży? Alkohol, narkotyki, w cholerę alkoholu. Okej. Okay. Nie, ofiara upadła tutaj. No dobra, niech będzie. Co się stało tam? Ofiara została dźgnięta. Chyba nawet więcej niż raz. A tutaj? Co się działo z tej strony? No android wyszedł z łazienki i go totalnie zaskoczył. Przyszli z kuchni. No dobra, okej. To wiemy już sporo, ale on tak przerażająco wygląda. Został dźgnięty. Wow! 28 razy. Ano, zabójca chyba za nim nie przepadał. Jezus Maria. No, robi się interesująco, biorąc pod uwagę, że to, praktycznie na pewno zrobił, kurde, android. Dobra, pobierzmy próbkę. Co nam da ta próbka? Znowu poliżemy? Co ty wyprawiasz? Analizuję krew. Dostaję wyniki od ręki. Przepraszam. Mogłem uprzedzić. Dobra, tylko weź już i nie jedz więcej dowodów, okej? Okay? Dobrze. Okej. Chyba nam mać nie wierzę. A, no cóż, androidy policyjne. Co mamy tutaj? Zaschnięta krew? No zdecydowanie naszego umarlaka. Mogę to jeszcze przeanalizować, dobra. Na pewno napisane przez androida, zwykłe litery, czcionka Cyberlife Sans. No to nawet mamy czcionkę firmy, która produkuje te cholerne androidy. O, to nie pomaga, naprawdę. Teraz lubił sobie przyćpać. Kurde. Zrób analizę toksykologiczną. O, no czekaj, daj mi chwilę, ja zrobię też analizę. Sprawdźmy nóż w takim razie. Czego się dowiemy? To, że długość noża i tak dalej? Brak odcisków palców zamieszany android. No tak, na zdrowy rozum androidy powinny mieć jakiś system identyfikacji, nawet jeżeli miały to być tak ludzka rzecz jak odciski palców. Dobra, zaschnięta krew, to wiadomo. Wiem, że przyszli z kuchni, więc tam się trzeba jeszcze udać. Otwórzmy szafę, może coś w środku będzie? Okej, jakieś ciastka, stare jedzenie, dobra. Profesjonalna opinia androida, nic tam ciekawego nie ma. A to co? Ulotka klubu, okej. Ja pierdrylę, nawet ulotki będą takie zajebiste, już za 20 lat. Holograficzne, wirtualne, świecące, trójwymiarowe, animowane ulotki. Wtedy rozdawanie ich to będzie może przyjemna sprawa, jako praca wakacyjna. Tutaj mamy kolejny dowód, ale gra mi trochę nie pozwala tego zbadać, why? Tutaj mamy, okej. No kolejna zaschnięta krew, no ale badam wszystko, co mam do badania. Pewnie się albo obijał o to, albo opierał na przykład. No generalnie był w tej okolicy, to pewne. Tutaj mamy jakieś drzwi. Trochę dziwnie umieszczone drzwi, ale okej. Dobra, tu mamy jeszcze jeden pokój. Denerwuje mnie czasem to powolne chodzenie. My tak po prostu metodycznie i dokładnie sobie chadzamy po tym pomieszczeniu. I tak samo w tej pierwszej scenie. Co mamy tutaj? Kolejne odciski, kartoteka, kradzież, brutalna napaść. Ja jestem ciekaw jednego, dlaczego ten android go zaatakował, bo to wiecie, to jest jedna kwestia. Może na przykład android stwierdził, że ten gościu to jest jakiś skurwysyn. Ohoho! Seks z androidami jest oficjalnie lepszy. Przykro nam, drogie panie, ale nic nie pokona plastiku. Zobaczmy, co tu będzie. Mamy już wyniki naszej ankiety. 68% mężczyzn przekłada seks z androidem nad seks z prawdziwą kobietą. 52% twierdzi, że próbowało go przynajmniej raz, więc androidy cieszą się sporym powodzeniem. Podano kilka wyjaśnień tej preferencji, ale my znamy prawdziwą przyczynę. Po wszystkim androidy nie chcą rozmawiać o uczuciach. Tę opowieść sponsorował klub Eden. God damn it. A jaki inny artykuł to będzie? Zawsze są chyba po dwa. Czy twój android cię szpieguje? Cyberlife wykorzystujący dane. To akurat temat jest teraz na fali z wchodzącym RODO. Coraz więcej ekspertów twierdzi, że Cyberlife wykorzystuje swoje 120 milionów androidów do nagrywania prywatnych rozmów klientów, które następnie sprzedaje partnerom biznesowym. Zdarzyło się wam rozmawiać o kupnie samochodu podczas kolacji? Cyberlife może to wykorzystać w spersonalizowanych reklamach.
bardzo teraz trendy topic, bym powiedział. CyberLife zażądali, żeby CyberLife ujawniło, jakie informacje gromadzi, komu sprzedaje. A ja mam wrażenie, że nawet jak teraz są te wielkie akcje, że Facebook ma ujawnić, co oni w ogóle sprzedają i co za dane zbierają, no to kto wie, czy oni wszystkim tak naprawdę się dzielą. Tylko oni. Dobra, tutaj brakujący nóż, wiadomo skąd wzięte. Mógł wziąć większy, ale najwyraźniej ten mniejszy był troszeczkę bardziej optymalny. Coś na dole tutaj jeszcze. Kij baseballowy. Czyżby jakby zmienił zdanie i wybrał nóż. Albo ten gościu się tym bronił. Tak, dobra. To ma trochę większy sens. Ale pewnie został tym uderzony. Czyżby krew Orteza? Wgniecenie. Gwałtowne zderzenie, ślady Tyrium. Dobra, czyli zapewne walnął androida. Była tam mowa wcześniej o Tyrium. Jak to jest ono wykorzystywane do właśnie androidów. Ty wait. A, dobra. Defekt chwycił nóż. Ty to... Ten android się tylko bronił w takim razie, na to by wychodziło. Cofamy się jeszcze bardziej, android co? Defekt został zaatakowany, wstrząs emocjonalny. No, tak samo jak w pierwszej scenie. Connor? Connor się ten android nasz nazywa? Już nie pamiętam! Nasz android się zapytał, czy tego Daniela, Denisa z pierwszej sceny cokolwiek zdenerwowało. Ty. Ale mnie to nie interesuje. Tutaj był jeszcze jeden pokój, który ja chciałbym zbadać. Coś tam się może znajdować, poza tym nie wszystkie dowody jeszcze przejrzałem, a chciałbym wszystkie. Może się dowiemy czegoś więcej i ta całe nasze sprawozdanie będzie troszeczkę lepsze. Oh shit! Obsesyjne pisanie, ale czy to android odwalał obsesyjne pisanie? I figurkę jakaś tutaj stoi. Okej. Ofiara dla bóstwa! Teraz nie wiem, czy androidowi aż tak odwaliło, czy to ten gościu był po prostu szurnięty. Dobre pytania. Niestety jak na razie same pytania. Dobra, wszystkie dowody przejrzane, tam już niczego takiego nie ma, więc chodźmy do naszego pana porucznika. Oczywiście spokojnym krokiem. Udźwiękowanie tej gry mi się podoba. No i grafika, w ogóle technologicznie ta gra to... No, sprawia wrażenie totalnego majstersztyku, naprawdę. Jedziemy. Poruczniku, chyba już wiem, co tu zaszło. Ach, tak. No, to słucham. Zaczęło się? W kuchni. W kuchni. Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida? Kijem. Kijem. A, patrzcie, gra sprawdza moją wiedzę. Mów. Android dźgnął ofiarę. Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Na to chyba wychodzi. Ofiara uciekła do... Do salonu. Salon. Dziwnie to wygląda, jak on z takimi pauzami mówi. O Jezus, jakie kung fu majster sztyki na nim tutaj odwala. Szybkie ciosek, tyś. Okej. No i tutaj już... Ofiara próbowała uciec napastnikowi. No dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem. Nożem. Wow, no to chyba oczywiste. Okej. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął android. Cios kijem go uszkodził. I zaczął tracić Tyrium. Co tracić? Tyrium. Paliwo pewnie. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Jak wygodnie. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. No i proszę, wzrasta nam relacja z Hankiem, co jest dobrą sytuacją. No dobra, okej, on tutaj go zamordował. Widać te niebieskie ślady mniej więcej, które prowadzą przed siebie. A co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? Coś tam jest zaznaczone. Dobra, no to lecimy po śladach w takim razie. Panie tutaj analizatorze, proszę mnie nie przeszkadzać. No, halo, no okej. Tutaj coś mi się zaznaczało, co to będzie? Aha, że ja mogę tutaj wyjść pewnie. Nie. Zobaczmy, czy on do tej łazienki poszedł wtedy? No ślady prowadzą w paru różnych kierunkach, ale trzeba sprawdzić, którymi on potencjalnie drzwiami wyszedł. Dobra,
Obczajmy tutaj, zbadaj. Może jakieś tajemne przejścia. Coś tu stało ewidentnie. Drabina! Drabina! O, proszę, no. Trochę szanuję teraz tego androida, szczerze mówiąc. Myślę, że wspiął się tutaj do tego szybu za pomocą tej drabiny, ale czemu android miałby używać drabiny, szczerze mówiąc? Nie wiem. Teraz chyba żółte kółeczko nam się świeci. To by mogło oznaczać jakieś właśnie zestresowanie czy reakcję na jakąś nagłą sytuację. Ślady prowadzące na strych. Ty, czy jak on tam dalej jest? O, oh, Jesus. Znajdź coś, po czym można się wspiąć. No to chyba ta drabina, nie? A nie, bo drabiny nie ma. Okej, okay. No tak. Czekajcie, bo tutaj jeszcze prowadzą jakieś ślady do łazienki, tylko... Te ślady prowadzą, no... do prysznica, tylko że ten prysznic jakby nam za bardzo nie pomoże. Być może krzesło z kuchni będę mógł wziąć, ale pomyślałbym, że raczej android ma na tyle pary w sobie, żeby dać radę tam po prostu wskoczyć, ale spróbowałbym wziąć krzesło, szczerze mówiąc. Ta, dobra. Ej, 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 co ty robisz z tym krzesłem? Biorę sobie. Chcę coś sprawdzić. Spodobało mi się, panie kolego. O, te zmiany kamery. Zawsze trzeba też odpowiednią gałkę przekręcić i nie zawsze mi to wychodzi. Dobra, no to do góry. Naprawdę czuję, że ten android tam może być. Jeżeli został uszkodzony, może... Opcją jest, że dalej tam siedzi, bo już się nie mógł dalej ruszyć. To może będziemy mieli pogadankę z nim teraz. O chuj, siedzi tam. Jak nic. Czy ja znowu zabiję tego Connora? Może jest opcja, żeby on w ogóle ginął w każdej scenie. To by było szalone. Przeszukaj strych. O chuj. Ale sneaky akcja tutaj teraz się odbywa. Trochę stresik. Oszukane! To tylko manekin. O, proszę. Tylko, że jak goś się chowa za tym manekinem, to też jest opcja. Taki podwójny bambuzyl by wtedy na nas wszedł. Ale mamy tutaj więcej tych szmaticzków na patyczku do odsłonięcia. I za którymś czuję, że on... O, dobra, mamy cię. Wait a second. Myślałem, że się w bieg zerwiemy za nim. Ale nie. Ciekaw jestem właśnie, czy Connor, proszę, żeby on się nazwał Connor. Ja to pewnie mogę sprawdzić. Czekajcie, schemat. Partnerzy. Niestabilność programu. O, to jest kolejna rzecz, która się w jakiś sposób tutaj może rozwijać. Ha. No nie wiem, nieważne. Nie będę już tego sprawdzał. Chyba Connor się nazywał, goddammit. Czy on jest tylko takim robotem, który ma analizować i potrafi pertraktować, zbierać informacje i rozmawiać? Czy może też jest jakoś wzmocniony, że dałby radę biegać 60 na godzinę? Jestem pewien, jak te roboty są skonstruowane. Łooo, dzień dobry! Jaki spokój! Ja się tylko broniłem! Chciał mnie zabić! Błagam cię. Nie mów im. Connor, no co tam się odpierdala? O Jezus Maria. Poruczniku, tu jest! A, nie miałem nawet opcji. Kurwa mać. Chris, Ben, chodźcie tu, ale szybko. Dalej. Okej, dobra. Zaktualizuj później. Won! Dobra, goddammit, znaleziono defekta. Ciekaw jestem, jaki byłby inny outcome tego wszystkiego. No dobra, no porobiłem większość rzeczy. Czegoś tutaj jeszcze jakby nie obczaiłem. Jakaś jedna ścieżka jakby, która prowadzi chyba do innej opcji. O! A czy to jest, że Connor nie wie, co się wydarzyło? Czy to jest jakby ścieżka, gdzie ja nie odkrywam tego wszystkiego? Jakby mi poszło to jakby tak chujowo? Trudno powiedzieć. Nie sprawdzimy teraz tych statystyk globalnych, bo to wymaga połączenia z internetem, ale... Ha! Czytaj szpiegowskiego androida. No to jest najgorsze. Nie mam zielonego pojęcia, co oznaczają te wszystkie te wszystkie zablokowane ścieżki, których teraz nie dosięgnę, ale wydaje mi się, że jakby to jest outcome, kiedy my tego defekta nie znajdujemy. Że jest opcja, że po prostu to tak skutabanimy, że nie znajduje się go i się kończy porażką to wszystko. Ewentualnie, o właśnie, jakbym źle odtworzył przebieg zbrodni na przykład, to by mogło doprowadzić do tego opcji, która obstawiam jest nieznalezieniem tego gościa. Albo tutaj by na przykład zamiast Connor wie, to by było Connor nie wie. Sprawdź prysznic. Patrzę właśnie, jak te linie tutaj chodzą, z czego to wynika. Sprawdź prysznic, coś tam jeszcze było, ale to wszystko prowadziłoby do innego outcome'u.
bo jakby chciałem, rozważałem jakby dać mu spierdolić, ale nawet nie dostałem takiej opcji. Won mi z tym! Później, proszę, naprawdę, nie miałem teraz czasu na żadne update'y. Kurwa, będzie jak z Gowem, codziennie nowy update, jak tylko włączam grę. Okej, wracamy w takim razie do Kary. Naćpanego ojca i córeczki. Todd? Oczywiście. Gotowa. Ta, już idę. Dobra, podaj jedzenie. Nie mamy tutaj chyba za wiele innych opcji, tak więc spaghetti, oczywiście, spaghetti. El Classico. No ciekawy jestem. W kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam, co mogłam. Mam wrażenie, że bo ja elaborowałem na temat tego, czemu gościu, który tak mieszka, ma androida, ale obstawiam, że kupili go, zanim jakby żona zniknęła z ich życia i mieli może troszeczkę lepszą sytuację. Służ Alice i Todowi. To może coś podać w takim razie? Kamerę mi zmień, gro. Serwetka. Straciłam robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. Przed na to. Bo androidy są kurwa zajebiste. Nie nawalają, nie męczą się, nie smędzą. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. Na co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Czy w naszych protokołach jest bronienie dziecka? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym księgowym! Co twoja wina? Tato, nie! Twoja jebana wina! Stoję i się patrzę. Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! To wszystko jej wina. Zostań tu. Nie waż się nawet ruszyć, bo stuka cię gorzej niż ostatnio. Jezus Maria. Nie ruszaj się. Zila odeszła bez pożegnania. Nie pierdolę, to nie będę się nie ruszał. Mogłem żyć w szczęściu. Walnij sobie bucha, kolego. Ale nie! Niech on tylko buchnie, ja chyba dam radę uciec. Tak się starałem, żeby ją uszczęśliwić, ale jej wciąż było mało. Nie byłem dla niej dość dobry! Bierz tego bucha! O, fantastycznie. Rozjeb się jeszcze na kanapie i będzie dobrze. Jeszcze ten pieprzony bakor! To powinno go chyba skasować, co najmniej na chwilę. O, to wszystko jej wina! Chyba, że jeszcze bardziej go nakręci. Bo to nie wiem. Może jak będzie tyłem ustawiony? Szacunku! Niech idzie tyłem. Dobra, muszę spróbować. Teraz. Kurwa. O, fuck! Aha! L1. Mamy ścianę przed sobą. Nie możemy tego przejść. No tak. O, fuck this! O, kurwa! Łamiemy nasze oprogramowanie. Holy fucking shit! Maszuję tego X-a jak pojebany! O, boy. Czy my właśnie złamaliśmy nasze zabezpieczenia? Chroń Alice! Przemów Todowi do rozsądku. O chuj. Mam dwie opcje chyba. O kurwa, nie wiem, którą wybrać. Nie wiem, co robić!
Przemówić jemu do rozsądku czy chronić ją? Przemówić jemu czy chronić ją? Nie no, pierdolę to. Nie przemówię mu do rozsądku, to się nie skończy. Wątpię, żeby to się udało, on ma opinię o androidach jaką ma. Nie, pierdolę to. Muszę pomóc Alice. Nie ma innej opcji. Idę kurwa na górę, może nie zauważę, że mnie tutaj nie ma. Znalazłem wyjście z pokoju Alice, ona jest na końcu po lewej. Jedyna najlepsza opcja. Idziemy po nią. Trzeba ją uratować. Alice, Alice. Kurwa, nie, to ten, o! Na końcu po prawej. Jezus Maria. Trzeba stąd spieprzać. Zamknęła drzwi? Dobrze, chyba zamknęła drzwi. On tu idzie! Zrobi mi krzywdę! O nie, nie! Uciekaj! Albo zepsujecie tak jak ostatnio! Uciekaj z Alice, zamknij pokój. Zamknij pokój! Alice! Kurwa, szybko, szybko, szybko. Mało czasu. Dobra, zdążyłem. Trochę mu zajmie, zanim on to da radę rozwalić. Ale uciekajmy teraz! Co znaleźć? Co znaleźć? Znajdź coś do obrony. Chroń Alice przed Todem. Znajdź coś do obrony. Dobra. Mam opcję tej pauzy, więc chcę jej użyć. Co ja mogę znaleźć? O, lampa? Szafa? Lampa do obrony. To może być dobre. Weź. No weź, kurwa, w prawo! Jezus Maria, czy mu przypieprzymy? Co tu robisz do chuja? Zejdź mi z drogi! Nie. Nie. Nie pozwolę ci jej skrzywdzić. Nie pozwolisz? O czym ty kurwa do mnie mówisz? Jesteś tylko kawałkiem plastiku! Chyba się zepsułaś. Już ja cię zaraz naprawię. Chyba ja ciebie teraz muszę zepsuć. Wow, 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 wow. O kurwa. Miałem pierwszą szybką akcję, gdzie muszę reagować w odpowiednim czasie. Uważaj! Fuck. O! Machnąć, machać trzeba. Muszę nogi rozłożyć teraz aż, bo nie mam miejsca na pada. Nie, 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 nie. Dobra. O! Cały się bujam przed biurkiem. Nie no, musi mi się... Sławki mi spadną! Walczę, walczę! Dobra, przewalczyłem. Dobra. Muszę to klikać jak najszybciej. Zdążyłem. Niby zdążyłem. Kółko. Kurwa, ten interfejs się tak trzęsie. Przestań, tato! Nie bij jej! O! Zdążyłem, dobra. Ajajajaj, to nie było machnięcie. O, zrań sobie rękę, tak. Jesus. Daj jej spokój! Jesteś moja i masz mnie słuchać! Fuck. Nie no, ja muszę tą walkę wygrać, jak na razie mi idzie nieźle. Muszę, 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 dobra. Mamy lampę. O kurwa, o! Ha, ha, ha. Jezus. Jak teraz dziecko zareaguje, ona ma przecież teraz taki mętlik. Niby my ją chroniliśmy, ale zraniliśmy ojca. Ucieknij, kurwa. Nawet nie będę się patrzył dalej na niego. Jezus Maria, szybciej, szybciej, szybciej. Jak możesz swoją córkę suką nazywać? Kurwa, nie zasługuje na życie. Otwórz drzwi. Zamknięte? Zamknięte, kurwa. O, nie, 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 źle kliknąłem. O, fuck. Fuck, ty, o, nie. Kolejna walka, czy on mnie teraz rozwali? Do góry. Dobra, muszę zdążyć. Spieprzyłem to chyba, nie nacisnąłem zły przycisk. Może garaż był lepszą opcją. Damy radę. Przestań, proszę! Już! Jezus Maria. Co tu się dzieje w ogóle? Autobus, dobra, w lewo. Chryste, panie. Co teraz? Uspokoiliśmy się chyba. No, nie, nie, no w prawo. Dałem radę, Jezus Maria. No, to było coś. Nie, dalej mnie z tymi aktualizacjami. Patrzcie, ile tu było opcji w ogóle, Jezus Maria.
Kara i Alice walczyły i uciekły. Nie wiem, jakie były inne outcome, ale patrzcie na to drzewo! Jak bardzo inaczej mogłoby się to potoczyć! Todd się wścieka, awaria oprogramowania. Obstawiam, że ta opcja to jest najgorsza opcja. Gdybym naprawdę się nie ruszał, to by się źle skończyło. Albo tym, że on rozwali Karę, albo czymkolwiek innym, ale kurwa... Kara zostaje defektem, idź na górę. Tutaj pewnie są opcje rozmawiania z Todem, które też nie wiem do czego prowadzą. Dotrzyj do Alice przed Todem, to się udało. Zamknąłem drzwi, złapałem lampę. Patrzcie na to drzewo opcji. Te takie większe chyba to są outcomy. Te takie największe są outcomy. To mogło się tutaj skończyć na dwa inne sposoby. Trzeci, tutaj na dole, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy chyba. I na 9 sposobów to się chyba mogło skończyć. Mogę się mylić, ale god fucking damn it. Tutaj w ogóle fajne jest to, że można cofać się do konkretnych miejsc, na przykład jak wejdę sobie do menu, mogę wrócić do momentu, kiedy Todd się wścieka i potem wszystko rozegrać inaczej, na przykład pogadać sobie z Toddem, a więc ja sam nie wiem, czy lepszy będzie całe pełne playthrough, czy po prostu analizowanie sobie na przykład na live'ach tych scenek i innych rzeczy, jak się by to mogło potoczyć, bo jakby chciało się przejść, to nie jest tak, że jest jedna ścieżka i druga ścieżka, każda scena może się skończyć na tyle różnych sposobów. Szanuję to jak cholera. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Niezwykle emocjonująca akcja. Dzisiaj jeszcze zobaczcie kolejny, ponieważ wrzucam, no teraz na razie 2 dziennie. Myślę, że tak optymalnie będzie, mam nadzieję. I tyle. I fajnie, zajebiście. Jezus, jak się nakręciłem teraz. Widać bardzo precyzyjnie całą ścieżkę, którą ja przebyłem, żeby dotrzeć do mojego outcomu. Wydaje mi się, że jakby to był jeden z lepszych. Nie wiem, jakby się to tutaj skończyło w ogóle. Złap autobus i tutaj nie wiem, co by było. Ucieknij Todowi, druga opcja jest pewnie, że nie uciekasz Todowi, no i nie wiem, Kara ginie na przykład, ucieknij przez podwórze, natomiast ucieknij przez garaż i ten garaż doprowadza do dwóch rzeczy, może się cofnąć tutaj, pewnie Todd, który nas dopada i tutaj też coś się dzieje. Nie wiem, ale budzik mi dzwoni. Przepraszam, ale to już koniec odcinka. Pamiętajcie, ludzie, zostawcie suba, jeżeli się podobało, zostawcie lajka, ale też, jeżeli się podobało, zostawcie komentarz, pierdolnijcie w dzwonek, nie wiem, wszystko. Szczelcie sobie, kurwa, baseballem w piniatę, ale zapiszcie mnie jako podekscytowanego. Uciekam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.